Szanowni Państwo, YouTube systemowo ogranicza nam możliwość emisji reklam podczas naszych programów. W ten sposób nasze niewielkie środki stają się jeszcze skromniejsze. Dlatego prosimy Państwa o stałe wspieranie naszej działalności. Dziękujemy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kanale. Zacznę od tego, że leitmotivem tego spotkania będzie były prezes Orlenu Daniel Obajtek. I ku uciesze większości z Państwa, tak, nie mylę się, już za moment Państwa i moim gościem będzie dr Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista, który przez 8 lat politycznie i ekonomicznie bandyckich rządów Prawa i Sprawiedliwości tropił byłego prezesa Orlenu. I to, o czym dzisiaj będziemy mówić, sprowadza się do tego, że Państwo słyszycie o tym w innych mediach, czytacie o tym w innych mediach. Natomiast na naszym kanale konkretnie o tej sytuacji rozmawialiśmy już ponad 2 lata temu. Doktor Andrzej Polaczkiewicz, dzień dobry doktorze, dobrze pana widzieć. Witam pana, witam państwa oczywiście, witam serdecznie. Tak, jestem. Panie doktorze, co miałem na myśli, co mam na myśli? 1 600 000 000 straciła spółka Orlenu założona w Szwajcarii za prezesury Daniela Obajtka. Spółka Orlenu zapłaciła gigantyczną zaliczkę za ropę i paliwa, nie dostała ani kropli, ani zwrotu pożyczki. Pan w naszych programach kilka lat temu, kiedy media właściwie kompletnie nie interesowały się Obajtkiem, dogłębnie lustrował to, co się dzieje u samego Daniela Obajtka w rozumieniu prezesa Orlenu i na linii Orlen-Lotos. To zacznijmy od tej szwajcarskiej spółki Orlenu. Doktor Andrzej Polaczkiewicz. Tak, no powiem nieskromnie, spodziewałem się, że pan zatelefonuje właśnie w tym czasie do mnie, bo tę sprawę rzeczywiście 2 lata temu ujawniliśmy po raz pierwszy, że nagle w miejscowości Cug w Szwajcarii, to jest jeden z kantonów szwajcarskich, Konfederacji Szwajcarii, pojawia się spółka OTS, gdzie pan premier, prezes Obajtek, premier, taki czeski błąd, więc pompuje 100 milionów franków, tworzy jakiś podmiot z jakimś facetem, który jest, powiedzmy sobie, niby obywatelem Polski, a tak naprawdę mieszka zupełnie w innym kraju i tam po prostu organizuje się ten podmiot. Wtedy państwu zwróciłem uwagę, że ten, nazwij to powiedzieć, można powiedzieć model szwajcarski, robienie wałków w biznesie, to jest znane już od lat. Ja tylko tak przypomnę historycznie, mam taką pamięć historyczną, że kiedy upadała nasza poprzednia formacja polityczna, Polska Ludowa, po prostu tam wtedy były takie głosy, aby tak tych wszystkich negocjatorów naszych, którzy prowadzili transakcje zagraniczne, różne zakupy, prawda, które wtedy prowadziliśmy na dużą skalę, zadłużając ponad miarę kraj, po prostu żeby sprawdzić przede wszystkim banki szwajcarskie, Szwajcarię. To był taki model powszechnie znany. Później wielokrotnie słyszeliśmy o tym, jak przez Szwajcarię przechodziły różne fundusze, fundusze partii politycznych, fundusze określonych osób i tak dalej. Był to zawsze raj dla ukrywania, prawda, gotówki, ukrywania jakichś nie do końca jasnych interesów. Niestety ta decyzja związana z Orlenem, stworzeniem tam spółki o takiej samej nazwie jak oryginalna spółka Orlenu, bo to był OTS, Trading International GmbH, więc po prostu to było... Już samo w sobie tworzyło pewien sposób jakieś podejrzenia, że coś tu jest nie halo w tej całej sprawie. Proszę Państwa, ta plansza, ona pokazuje bardzo wiele rzeczy. Informacja pierwsza z tej planszy, 1 600 000 000. Ja przypominam, jakie bajki opowiadał premier rządu, jak i również wicepremier Sasin, który nas tutaj czarował takimi informacjami, że fuzja Orlenu z różnymi podmiotami, a zwłaszcza z Aramco, spowoduje, że będzie to potężny podmiot, który będzie miał ogromną siłę negocjacyjną. Nie ma na świecie, w przyrodzie nie ma takiej sytuacji, ażeby upfront wydawać pieniądze ogromne, 400 milionów, 500 milionów dolarów, bo to, żeby zakupić surowiec. Zresztą ze źródła, które tutaj do końca nie jest podane, prawda, ale możemy się domyślać, o czym będziemy mówili. Drugim elementem tej informacji o tej Szwajcarii jest chyba to, że oby tak się nie stało, ale to może być wielki skandal na arenie międzynarodowej, że może się okazać, że nasz kluczowy podmiot gospodarczy, w którym pracuje 65 tysięcy ludzi, po prostu łamał sankcje. Przypominam to, że cała ta sprawa, jeśli chodzi o tę zaliczkę, to jest ona przed okresem wyborczym. Pamiętacie Państwo, że tak bardzo się cieszyliśmy, prawda, ze spadających cen ropy, tam była manipulacja na pylonach, prawda, stacji benzynowych Orlenu. Być może, to jest tylko przypuszczenie, na razie nie mamy na to twardych dowodów, że kupowano właśnie poprzez tą
te spółki w tamtym kantonie, kupowano tą tanią ropę rosyjską, która wtedy była potężnie przeceniona w związku z sankcjami praktycznie, i ona w pewnym sensie, prawda, trafiała tutaj na rynek polski, po prostu była przetwarzana i dzięki temu można było manipulować ceną na stacjach benzynowych. To jest poważne podejrzenie, jeśli złamaliśmy sankcje i do tego jeszcze współpracowaliśmy z podmiotami rosyjskimi, które były tutaj zamieszane w ten cały proceder, no to mamy tutaj niestety wielką aferę o charakterze międzynarodowym. Oby tak nie było, bo to by ciążyło na całym obrazie Polski jako tego wiodącego, można powiedzieć, najbardziej kreatywnego, można powiedzieć, przywódcy w zakresie sankcji czy utrzymywania stanu, powiedzmy sobie, ograniczenia Federacji Rosyjskiej w zakresie ich zdolności w ogóle do prowadzenia działań wojennych. To jest poważny problem. To powinno być poważnie już przebadane. Jest jeszcze trzeci element tej informacji, która tutaj padła. No, kto to robił? Tu mamy jeszcze jedną rzecz, taką bardzo istotną informację. Mianowicie widać wyraźnie, że Orlenem w dużym stopniu zarządzały, o czym wczoraj powiedział były minister gospodarki, zarządzały służby. Te właśnie trzyliterowe służby, one tym zarządzały. To jest w ogóle temat, który wskazuje, że ten podmiot, który miał być kluczowym podmiotem gospodarczym Polski. Ja przypominam, że ten podmiot przejął Energę, przejął PGNiG-ę, kupił cały, że tak powiem, pakiet gazet lokalnych. To jest podmiot, który dystrybuuje również nawozy sztuczne, dystrybuuje gaz. Mówiąc krótko, jest maszyną do robienia pieniędzy. Zresztą zamysł ten ekonomiczny był tutaj jasny. Tu chodziło też, żeby stworzyć wielki konglomerat, którym nikt się nie połapie, czy to jest konglomerat dochodowy, czy niedochodowy, gdyż na końcu prezesi Orlenu pokazywali nam tylko wynik tak zwany zintegrowany, prawda, czyli mówiąc taki zbiorczy dla wszystkich, prawda, on był oczywiście dobry, ale dlatego, że tam było tych wiele podmiotów. A więc ten podmiot, mówiąc najkrócej, będący o takim znaczeniu, czy takiej sile, prawda, w naszej gospodarce, mógł nas wystawić na dość poważne niebezpieczeństwo w zakresie utraty zaufania u partnerów, zwłaszcza partnerów wojskowych i partnerów politycznych, którzy w tym momencie mogą wątpić tutaj w całą tą filozofię, powiedzmy sobie, naszej postawy wobec wojny na Ukrainie. Panie Andrzeju, matką, wejdę w słowo, przepraszam, matką wszystkich działań Obajtka z czasów prezesury w Orlenie, bo warto o tym wspomnieć, myślę jeszcze, była oczywiście fuzja z Lotosem. My jesteśmy laikami, dlatego ja i państwo bardzo często zadajemy pytanie, czy pana zdaniem będzie po pierwsze możliwość, a po drugie sens odkręcenia, anulowania tej fuzji z Lotosem. Czy to jest w ogóle sensowne i wykonalne? Ja powiem panu, to też o tym mówiliśmy chyba prawie 3 lata temu. Jednoznacznie wskazywałem, że w ogóle cała ta fuzja, która była faktycznie przejęciem, była absurdalna z ekonomicznego punktu widzenia. Myśmy dowiedzieli się w ogóle o treści umowy, prawda, tej całej, prawda, handlowej, którą Aramco zawarło z Orlenem. To była umowa, którą oczywiście ona jest niepodpisana, ona była pokazywana w mediach. Ona tam miała straszliwe zapisy w ogóle. Ona miała tam, wprowadzała prawa weta, o tym mówiliśmy. Ona wprowadziła tam również prawo do, powiedzmy sobie, do zadośćuczynienia ewentualnie w przypadku rozwiązania tej umowy na poziomie 500 milionów dolarów. Pół miliarda dolarów musieli bylibyśmy zapłacić, gdyby ktoś chciał rozwiązać tę umowę. Mówiliśmy również o tym, że cała wycena Lotosu to była jedna wielka lipa. Tam w ogóle posługiwano się wyceną albo amortyzacji liniowej, albo degresywnej, albo tam maniono nas tam, powiedzmy sobie, tak zwaną marżą rafineryjną. To są wszystko bajki, tak się nie wycenia rafinerii, zwłaszcza rafinerii ulokowanej nad brzegiem morza. Powiem państwu tak dla wyobrażenia tylko, jeden jumbo jet taki, który tam dowiezie 200 tysięcy ton ropy, prawda, to trzeba dowieźć tam kilkadziesiąt tysięcy pociągów musiałby dojechać, czyli takie wahadła by trzeba było uruchomić, żeby taką ilość, co dowozi jeden statek, trzeba by byłoby uruchomić w kierunku Gdańska, żeby to w ogóle można było na tym poziomie zaopatrzenia tę rafinerię prowadzić. Więc to jest kompletny absurd, nonsens i powiem państwu tak, żeby uzasadnić, czy warto tutaj robić odkręcenie tej sprawy, czy nie warto. Nie liczy się żadnymi mnożnikami, które nas tutaj też maniono, tak zwanym amortyzacyjnym wskaźnikiem. Jeśli ta amortyzacja jest 20% w skali roku, czyli 5-letni zysk, prawda, to jest tutaj cena wartości rafinerii. To jest nonsens, to jest nieprawda. Liczy się, a to wiem z praktyki, to nie tam, że tylko mi się tutaj teoretyzuje troszeczkę, tylko że liczy się tak zwaną techniczną wydolność urządzeń, które tam funkcjonują, które cały czas w procesie produkcyjnym się oczywiście usprawnia, poprawia, naprawia, regeneruje i
praktycznie, mówiąc o tej części rafinerii, która została sprzedana Aramco, czyli tych 30%, prawda, to ona była warta nie tam 2 miliardy 200 milionów, według NIK-u 9 miliardów tam 700, czyli tam 7,2 miliarda według NIK-u utraciliśmy. Moim skromnym zdaniem, tutaj trzeba było liczyć ten cały okres, powiedzmy sobie, tego co najmniej 10-letni. A więc straciliśmy na tym około 15 miliardów złotych, dolarów. Także to jest właśnie ta cała skala, powiedzmy sobie, tego zaniedbania, które tutaj wykonano. Zrobiono to wszystko bardzo lipnie. Przykładem najlepszym tego było to, że później uzasadnienie całej sprawy tej transakcyjnej robił ekspert PricewaterhouseCoopers, która była, ta kancelaria była po prostu zaangażowana w procesie w ogóle sprzedaży właśnie tej części Lotosu na rzecz Aramco. Więc cała masa nieprawidłowości. I teraz czy warto? Moim skromnym zdaniem, biorąc pod uwagę błędy wyliczenia wartości, zaniżoną wartość sprzedaży, znaczenie tych w ogóle lokalizacyjne w ogóle rafinerii dla całego naszego tutaj, powiedzmy, zasilania, można powiedzieć, rynku polskiego, znaczenie dla Bałtyku. To jest rafineria, kluczowa rafineria, która może obsługiwać cały basen Morza Bałtyckiego. 440 milionów ludzi mieszka w basenie czy w zlewni Morza Bałtyckiego. W związku z powyższym mieliśmy po prostu naprawdę no, perełkę. Do tego jeszcze ta perełka to jest 3,3% polskiej ropy, którą wydobywa ona właśnie na dnie Bałtyku, z dna Bałtyku. A więc zrobiliśmy jakiś kompletny humbug, jakieś nieporozumienie w ogóle ekonomiczne, które wymaga dzisiaj okręcenia. Co trzeba zrobić? Bo to jest chyba pytanie, które już sprawa była przerobiona merytorycznie, więc teraz co trzeba zrobić? Pierwsze to trzeba chyba z tym Orlenem, to trzeba troszeczkę inaczej chyba jednak pograć. Trzeba przywrócić status quo ante, jeśli chodzi o PGNiG-ę. To połączenie jest kompletnie absurdalne. Myślę, że nowa rada nadzorcza, która zostanie wyłoniona po wyłonieniu prezesa Fąfary, po prostu nie zgodzi się na sprzedaż magazynów gazowych i w ten sposób nie spełni tych, powiedzmy sobie, części decyzji UOKiK-u, czyli tej instytucji, która wyraziła zgodę na tego typu, prawda, fuzję, i w ten sposób ona nie dojdzie do skutku i to trzeba zrobić. Drugi natomiast element to jest dyplomacja ekonomiczna, unieważnienie tej umowy. Ona jest umową trefną, bardzo niekorzystną dla Polski, przynajmniej to, co wiemy. Nie wszystko wiemy. Myślę, że nowy prezes po prostu ujawni umowę, która legła u podstaw tej absurdalnej transakcji i będzie trzeba to odkręcić. Nawet, śmiem twierdzić, że zapłacenie owej kary umownej, czy tego, powiedzmy sobie, tego odstępnego w wysokości 500 milionów dolarów, będzie to opłacalne. Będzie to po prostu przywróci nam, bo poczucie bezpieczeństwa energetycznego państwa, a tutaj nie mamy. Ja tylko zwracam uwagę, dzisiejsza informacja. Konflikt tam, powiedzmy sobie, na Bliskim Wschodzie spowoduje, że cieśnina Ormus będzie po prostu zablokowana i ropa skoczy o kolejne 20-30%. To jest bardzo niepewny partner. Arabia Saudyjska jest elementem ogromnego kryzysu, czy można powiedzieć konfliktu na Bliskim Wschodzie, i tam liczenie na to, że oni tutaj będą tym stabilizatorem naszej, powiedzmy sobie, sytuacji ekonomicznej, jest po prostu było błędne. Od samego początku. Wiadomo, że jest to kraj frontowy, prowadzi bardzo rozległe tam, powiedzmy sobie, konfliktogenne stosunki z krajami dookoła. Sam nawet prowadzi agresję, prawda, wobec jednego kraju, więc krótko powiedziawszy, to nie jest żaden partner pewny. W rezultacie przenosimy te ryzyka na siebie, czyli ropa szybuje do 100 dolarów za baryłkę i to będzie dla nas bardzo bolesne. A więc teraz nie ma żadnych korzyści. Tak? Proszę Państwa, i to nie to, że kończymy, bo jest mi strasznie miło poinformować, moje wątłe serce się cieszy, że dr Andrzej Polaczkiewicz, moim zdaniem wybitny polski ekonomista, i mówię to przy panu komisyjnie, który już 2, a nawet 3 lata temu rozpracowywał afery związane z Orlenem i z Lotosem wokół Andrzeja Obajtka, powraca na nasz kanał. Najbliższe spotkanie w piątek 19 kwietnia o godzinie 20. Doktorze, nie kończymy, zawieszamy temat, bo to jest kopalnia bez dna po prostu. Nie, to nie jest, oczywiście jest to kopalnia, tylko że to jest kopalnia, nasza kopalnia, i albo będzie nasza ta kopalnia, albo będzie cudza ta kopalnia, jeszcze do tego będzie bardzo, powiedzmy sobie, wadliwie funkcjonująca. Ja tylko przypomnę jedną rzecz, bo tutaj bardzo wielokrotnie tutaj napada nazwisko oczywiście prezesa, byłego prezesa Obajtka, który twierdził, że jego czasów i tak dalej, te wszystkie sukcesy, podnosił to i tak dalej. Zwracam uwagę, giełda jest dobrym weryfikatorem,
problem. Niech Państwo zobaczą, jak dzisiaj stoją akcje, jak one poszybowały, kiedy ogłosiliśmy jako państwo, że zmieniamy prezesa, że on po prostu wylatuje. Dwa, co jest jeszcze ważniejsze, jak znakomicie rynek zareagował dzisiaj, prawda, na akcję Lotosu, Orlenu. Jakie jest ogromne oczekiwanie w ogóle, że ten podmiot z powrotem przywróci swoje funkcje jako takie perły w koronie. Niech ta perła będzie wobec diamentów, a tym diamentem wyodrębnionym powinien być Lotos. Tego naprawdę powinniśmy sobie wszyscy naprawdę, naprawdę życzyć. Dziękuję pięknie, doktorze. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się 19 kwietnia w piątek znowu o godzinie 20. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie.